Dzisiaj na zajęciach mieliśmy warsztaty poświęcone sile jednostki, a dokładnie sile jednostki, która w konsekwencji daje siłę drużynie. I to chciałam dziewczynom przekazać. Cel treningu mentalnego to przede wszystkim budowanie świadomości zawodników, pokazanie im, że umiejętności piłkarskie to nie wszystko, że jeszcze trzeba popracować trochę nad mentalem, nad głową, uświadomienie im tego, że gdy przychodzi taki poziom mistrzowski, ale nie tylko, ale gdzieś tam stres, czynniki zewnętrzne, to jest ciężej pokazać te umiejętności i chcę im pokazać taką drogę do tego, że można zrobić wiele naprawdę poza boiskiem, żeby móc być takim świadomym i pełnym zaangażowania i takim też pewnym swoich umiejętności, bo do tego dążymy. Wiadomo, że jedne zajęcia jakby nie przyniosą jakiegoś tam oczekiwanego efektu od razu, ale to jest takie zaszczepienie, próba zaszczepienia im i pokazania tego, że każda jest ważna, każda jest potrzebna i tak naprawdę nawet nasze drobne umiejętności czy jakieś małe detale dają w konsekwencji dużą jakość drużynie i chcę, żeby one w to wierzyły, chcę, żeby były tego pewne i żeby wiedziały, że każde potknięcie też jest dla nich nauką, ale też w konsekwencji rozwija je jako zawodniczki, jako osoby, a to daje też jakość i siłę drużynie, więc na tym się skupiałyśmy. I dzięki temu też prowadziłyśmy takie ćwiczenia, czy też gry i zabawy, które miały na celu przede wszystkim integracji, ale też pokazania, że każda jest ważna w działaniu i że ta współpraca procentuje i nie tylko daje punkty na boisku, ale też poza. A tak jakby funkcjonowanie poza daje jakość na boisku, więc to chciałyśmy pokazać.